wraca cała grupa z polowania. Większość takim krokiem jak wysiaty z Biedronki posła. Kilka ulubionych sposobem pingwinów, czyli saneczkują. O, właśnie. Na brzuch, odepchać się z płetwami. I dużo się energii zużywa na transport. O, jak zwykle nie wyrabiają na trawersach. Albo ryb. Kiedy będą miały młode, zamiast to strawić, zwymiotują to w proste, małe dziobki. Dzięki temu maluchy otrzymują już częściowo strawiony pokarm. Sobie śpią. A tutaj szczegóły tego wspaniałego pingwinowego kroku. Niestety natura nie wyposażyła ich w dobre umiejętności poruszania się po lądzie. Wszystkie zmierzają w stronę grupy lęgowej tam na wzgórzu. O, tam daleko. No i moje narty zasłaniają widok. A tam, w tamtej grupie lękowej, jakaś awantura się przed chwilą odbywała, było słychać. Naderki to straszne kłótniki. Jeden się od drugiego potknie.
śnieg zniknie, naznoszą tu znowu kamyczków. Największy kamyczek zawsze należy podarować samicy, żeby zacząć rozbudowę gniazda. Zeszłoroczne gniazda wiatr rozsypał jesienią. Wiatr się wzmaga, wszystkie leżą, prawie wszystkie. W zeszłym roku widziałem jednego młodego, który postanowił iść pod wiatr. Niestety przeciorało go i po jakimś czasie już można go było obserwować siedzącego grzecznie za kamieniem, skulony jak dorosły. O! Nie wiem, czy słychać. Z kolonii dochodzą już dźwięki witających się par. Dobrze, że tylko słyszycie dźwięk, a nie czujecie tego, co tam się dzieje. Tysiące ptaków odżywiających się rybami i wyburzających się na małym terenie. Po paru miesiącach będzie tu ciężko wytrzymać. Ale i tak są kochane. Kolejna grupka wraca z polowania. Nie pytajcie, czy to samce, czy samice. Ornitolog przy dobrej wprawie jest w stanie je rozróżnić, jak je weźmie do ręki. Trochę większa grupa lęgowa. To miejsce jest trochę kłopotliwe podczas monitoringu. Trzeba przechodzić bardzo bokiem, żeby ich nie zestresować, kiedy już są młode. A nie bardzo jest którędy. Więc krok za krokiem. I po prostu należy je obserwować. Jak już przy saneczkowaniu nie wyrabiają, czasami hamują, wbijają dziób w śnieg. Nie wiem, czy mi się to uda tak za jednym ujęciem złapać. Najwyżej się zmontuje.